na ten temat, który dzisiaj będziemy mówić, jeżeli już głosić, jeśli chodzi o uzdrowienie i uwolnienie, to są tematy bez końca, ale są parę rzeczy, które musimy rozumieć jako Kościół, jako dzieci Boże, jako osoba, która przyjmowała Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pan i Zbawiciel, osoba, która wyznawała grzech, osoba, która dał się ochrzcić w imieniu Ojca, Syna Ducha Świętego, osoba, która dzisiaj mówi, jestem chrześcijaninem, no to są parę rzeczy, które powinniśmy zrozumieć w duchu, jak się mają rzeczy i dzięki Bożej łasce, jeśli dzięki Bożej miłosierdzie i miłości Bóg będzie chciał, to będziemy podzielić się w tych różnych tematach, nie tylko tych, ale najbliższa sobota, jeśli Bóg będzie chciał oczywiście, to na dzisiaj będziemy podzielić się na temat naszą pozycję w Chrystusie, to ma znaczy kim jesteśmy w Chrystusie, albo inaczej w jaka pozycja jesteśmy i powinniśmy tak trwać w Chrystusie, że mamy autorytet i tak dalej. Jeśli Bóg chce oczywiście następna sobota, druga sobota, to o wojnie duchowej będziemy mówić, a trzecia sobota będziemy mówić o podstawowej rzeczy do uwolnienia, że ludzie muszą zrozumieć, że powinni mieć i przyjmować tych podstawowych rzeczy, aby nie powtarzać się cały czas. Czwarta sobota będziemy mówić o badaniach przekleństwa, to ma znaczy w różnych sprawach związane, jak się mają te sprawy przekleństwa. Często ludzie nie rozumieją, jak się mają te sprawy związane z przekleństwem. Piąta sobota będziemy mówić o uzdrowieniu wewnętrznym. Tak, bardzo związanych z tych różnych spraw, które jest bardzo szeroko uzdrowienia wewnętrznie człowieka, wewnętrznego człowieka. Szósta sobota, jeśli Bóg tak będzie chciał, to o wolność finansową, związane z finansami. Dlaczego? Ponieważ wiele razy ludzie, którzy mówią, że są wierzącymi ludźmi w Chrystusie, ale są niewolnikami pieniędzy. Na ich serce panuje Bóg, tu nazywa się mamą, a Pan jest z daleka. I związane z tego wszystkiego też będziemy mówić. I siódma sobota, ten cykl, to o chrzest w Duchu Świętym, jeśli Bóg tak będzie chciał. I na dzisiaj będziemy właśnie nasza pozycja w Jezusie Chrystusie, kim jesteśmy. Z 1 Samuela 17:5 napisane jest takiego, Dawid mówi tak, on krzyczy, on mówi, ponieważ miał tego słowo w sercu. Ty przeszedłeś do mnie, do Goliata powie, tak? Z mieczem, z ościeniem, z woczniem, a ja wszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, który źle żyłeś. Po prostu tutaj Dawid w tej sytuacji nie używał żadnych broń, fizycznie i cielesznie, ale 100% wyszedł przeciwko nieprzyjacielowi, używając najpiękniejsza i najpotężniejsza broń, którą on miał na swoje życie. W imieniu Boga Zastępca, w imieniu, inaczej dzisiaj możemy powiedzieć, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu, który może wszystko. Jeśli będziemy mówić o naszą pozycję w Chrystusie, inaczej, kim jesteśmy w Chrystusie, teraz już nie będzie mowa, jeżeli już, o ludzi, którzy żyją w grzechu, bo byłby pomyłka. To jest mowa dla tych, którzy już przyszli do Jezusa, mowa dla ludzi, którzy chcą osiągnąć, zdobyć tą wolność, która jest w Bogu, wolności, którą powinniśmy chodzić. To nie będzie słowa tutaj bezpośrednio pokutowania i tak dalej, bo to już nie ma sensu. Chodzi o ludzi, którzy już pokutowali, już przyjmowali Jezusa Chrystusa i są w tego procesie, Bożym procesie na ich życie, aż kiedy będziemy w niebie. To są często ludzie, którzy przyjmowali Jezusa Chrystusa, pokutowali, ale nie rozumieją, nie chodzą w tym wolności, którą Bóg chce dać nam. Wiadomo, że to jest proces, to jest wzrost, to jest związane z poznaniem Pismo Święte, to jest szeroki temat, nie wszystko będziemy mówić, ale najważniejsze jest taka, że musimy pamiętać, w Ewangelii jest napisane wyraźnie, że szatan przyszedł, aby skraść, nie?
zasinać, wytracić, albo jedno bacina daje kraszę zabić i zniszczyć, to kiedy my czytamy na przykład te wersety z Pismu Święty, musimy pamiętać, że szatan nieprzyjacielowy, on nie żartuje w tym. On nie żartuje na przykład w zabijaniu. On nie żartuje w kradzieniu czy zniszczeniu. Po prostu on jest zażęty, tak? On pokłada naprawdę tutaj swoje czasy, swoje plan, aby tego dokonać. Musimy pamiętać jako wierzącego człowieka, jeśli my chcemy przyjąć wolność, raz, że przyjmowaliśmy wolność, uzdrowienie, uwolnienie, teraz musimy trzymać tego wolności, którą Bóg nam dał. Ale aby trzymać, musimy traktować poważnie, że nieprzyjacielowi on wcale nie żartuje. Są ludzie, które mogą powiedzieć w pewnym sensie, że w pewnym sensie żartują w chrześcijaństwo. Żartują byciem chrześcijaninem. Jest takie różne rzeczy, po prostu patrzymy z boku i przychodzi znak pytania. O co chodzi tego człowieka? Bo jakiś różny bywa w życiu tego człowieka. Musimy zrozumieć, z nieprzyjacielowy, sprawa duchowa, nie ma żart. Skończyło się żart, sprawa duchowa, kiedy pokutował i przyjmował Jezusa Chrystusa. To jest warto pamiętać o czym, aby możemy przyjąć oczywiście, ale też kiedy przyjmujemy wolności, aby trwać w tym wolności. To pierwsza rzecz. Nie lekceważyć nieprzyjaciela. Dopóki Bóg nie daje kreska danego, bo pewnego dnia tak będzie, ale dopóki nie będzie kreska danego dla nieprzyjaciela, to on będzie dokonał swoje szóstwo, możemy tak powiedzieć. On będzie pokładał swoje siły, aby dokonać jego plan. Następna sprawa, którą chciałbym mówić was wyraźnie, jest, że musimy przyjąć naszą pozycję wobec świata duchowego. To ma znaczy, że musimy zrozumieć, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Bo jeśli my tego nie rozumiemy, że powinniśmy żyć w wolności, którą Bóg nam daje, no to będziemy połapani w braków. Nie będziemy pożyczyć, nie będziemy modlić się, jak powinni. Modlitwa to jest tyle szeroki temat, bez końca, że nie jest tylko ty. Modlitwa jest wspólna i tak dalej, ale chodzi o naszą codzienną, cały czas relację z Bogiem. Kiedy my mówimy do Boga i Bóg jest skory, zawsze wysłucha naszych modlitwa. I czytamy Pismo Święte na przykład, nie sposób chrząski, nie sposób taki abeliak, ale z prawdziwą postawą serca, podejścia do Bożego Słowa z modlitwą, z postem, musimy zrozumieć i przyjąć, kim jestem. To jest szeroki temat. Na przykład możemy mówić teraz, że jestem członkiem ciała Chrystusa. Opa, Pan Jezus Chrystus jest głową. Widzisz, nie jestem kibelem. Jestem kościołem. O tym jeszcze będziemy mówić. To jest pewna potęga związana z tym. Musimy zrozumieć. Musimy przyjąć naszą pozycję duchową wobec świata duchowego. Musimy widzieć, kim jesteśmy w Chrystusie. Musimy zrozumieć i przyjąć i żyć tego wolności. Nie tylko przyjąć informację, ale musimy żyć tego wolności, który Bóg dał nam, tego pozycję. Aby możemy zrozumieć tego prawa duchowego, które istnieje. Musimy zrozumieć, ja muszę zrozumieć, jakiego prawa ja mam, kiedy jestem w Chrystusie. I w tym prawo, które ja mam w Jezusie Chrystusie, w imieniu Jezus, stosować. Bo na świat duchowo tak funkcjonuje. Nie tylko wiedza, ale wiedza już w sercu, w duchu, wspólnie z Chrystusem działania. Działania. Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, mogę powiedzieć, że twoja wiara jest martwa. A jeśli mówi, że ktoś ma uczynków, tak, będzie się lepiej pokazywał swoje wiary przez uczynka. A jeśli nie ma uczynków, nie ma wiary. To sama sprawa duchowa. Jeśli ja mówię, że jestem chrześcijaninem, to ja powinien być znajdowany w tej pozycji jako prawdziwy chrześcijanin. To jest mowa dla kościoła, dla tych ludzi, którzy chcą żyć w tej wolności. A jeśli człowiek chce kompromis, to słowo nie jest daleko. W sensie tak, kompromis nie idzie w parze z Bożym Słowem. Kompromis nie idzie w parze w Boże autorytecie, w Bożą moc. Ale jeśli ja nie żyję w kompromisie, to mam tej autorytecie, który jeszcze będziemy mówić też. Który sam Jezus Chrystus nam dał. Następna sprawa, o której chcę podzielić się z wami, jest, że Jezus umarł na krzyżu za moje miejsce
I kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie, za nas, to kiedy ja przyjmowałem Jezusa Chrystusa, szczerze, pokutowałem i znajduję się z Chrystusem teraz na krzyżu. To ma znaczyć, zostałem uskrzyżowany teraz. Zostałem razem z Chrystusem skrzyżowany. Raz na zawsze. Raz na zawsze został skrzyżowany. I kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, ja razem z Nim zmartwychwstałem. Nie chodzi o zmartwychwstanie w dzień ostateczny, ale chodzi o zmartwychwstanie pierwszy dzień już, że był martwy, nie? Żył w grzechu, był martwy, ale kiedy przyjmowałem Jezusa Chrystusa, kiedy znajdujesz się w Chrystusie na krzyżu, to ma znaczyć, Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś nie wiedzie swój krzyż, codziennie, każdego dnia, niezgodnie mnie, nie? Więc jeśli ja każdego dnia znajduję się na krzyżu, to ma znaczyć przede wszystkim umieranie dla samego siebie, umieranie dla grzechu, umieranie dla świata. Jeśli tak, i znajduję się z Chrystusem na krzyżu, w tym sensie, że umierałem dla tego świata, nowa stworzenie, jeśli z Chrystusem, to teraz zmartwychwstałem, powstałem od śmierci do życia duchowego. Był martwy, teraz żyje. Żyjemy z Chrystusem teraz. Kościół nie jest martwa. Kościół jest ciało Chrystusa i żyje. Amen, Kościół? Żyje. Kościół żyje. My żyjemy z Chrystusem. My musimy tego przyjąć, tego autorytecie. Jeszcze kiedy, kiedy Pan Jezus udał się po prawicy Bożej, bo tak jest napisane po niewystąpieniu, nie? Udał się po prawicy Bożej, na wyżynach niebieskich, On wziął mnie, wziął nas ze sobą. Tam, gdzie jest Pan Jezus Chrystus, świat duchowo, tam my jesteśmy z Nim. Efezjan mówi o tym, Koryntian mówi o tym. To nie chodzi o cielesny sposób teraz. Kiedy my umieramy w Chrystusie, powstajemy zmartwychwstanie, w sensie tak, że będziemy zmartwychwstani w nowym ciało, wskazatele i tak dalej, to inna sprawa. Będziemy z Nim na zawsze. Panować, ale dopóki żyjemy w tym ciele, jako chrześcijanina, tak, Bóg dał nam autorytet do słów. Tam, gdzie jest Bóg, my jesteśmy z Nim, jesteśmy tak duchowo, mamy połączenie z Nim. My powinniśmy panować. Często my, jako wierzącego człowieka w Chrystusie, nie rozumiemy. I o to chodzi bardzo istotne rzeczy, bo jeśli ja nie rozumiem, moja pozycja, że jestem jedno teraz z Bogiem, to jest po prostu drzwi otwarte dla przyjaciela. Przychodzisz ze skarżeniami, przychodzisz po prostu różnych problemów, przychodzisz brak wiary, przychodzisz smutek, przychodzisz tysięcy, tak, bo ja nie zrozumiem i nie trwam z Chrystusem, jak powinien. To taka jest moja pozycja w Chrystusie, w Jezusie, że jestem jedno z Nim. My jesteśmy Bogami, nikim nie będziemy, ale jesteśmy jednym z Nim w duchu, ponieważ my jesteśmy tu poświęceni. Jesteśmy teraz co? Ciało Chrystusa. Jak to jest piękne. Musimy tego zrozumieć, aby możemy trwać z tej wolności. Ja wiem, że Bóg ma żołwane osoba dzisiaj, z pewnej sytuacji. I raz wolny, Bóg chce, możemy trzymać z tej wolności. Bo jeśli ją trzymamy, możemy zgubić się. Musimy zrozumieć w duchu to z takiego, że zostaliśmy uratowani. Że Pan Jezus Chrystus nas uratował, wyciągał z ciemności do światłości Jego. Kolosan, Kolosan, pierwszy rozdział, 10:13. I pomiędzy tu poświeżę, że kiedyś byliśmy, należeliśmy do świata ciemności. Tam, gdzie panował grzech, przekleństwo, pasuda diabelska. Ale od momentu, kiedy przyjmowałem Jezusa Chrystusa, On wyciągał nas z tego ciemności i poprowadził nas do światłości Jego. Kolosa, 1:13. Proszę. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Tak jest, dziękuję. To musimy tego zrozumieć. Teraz ja nie powinien żyć jak byliaki w kompromisie, aby znajdować się w tym światowym, z tej strony światowym, stroną światłością. A światłość to jest Pan Jezus Chrystus. Światłość przyszła do swojej, ale swojej nie przyjęli.
Ale tych, którzy przyjęli, dał prawo Bóg, aby stać się dzieci Bożymi, tak dalej, tak dalej. To ma znaczy, my jesteśmy teraz, widzisz? Nikt kimś nie jest. Jesteśmy członkiem ciała Chrystusa, który żyje się tożsamo Bożą. Musimy następną sprawę zrozumieć. On wyciągał nas z okropnej przepaści, który Pismo Święte mówi w Nowym Testamencie teraz, że jeden przepaść potrąga drugi, pociąga drugi. Pan Jezus Chrystus wyciągał nas z tego paskudnej przepaści, z grzechu, z przekleństwa Bożego i poprowadził nas do Jego Królestwa. Wyciągał nas Pan Jezus Chrystus z tego jeziora błotu, może on tak powiedział, psalm. I tam potwierdził nas kolejny, nie tylko, że on wyciągał nas z okropnej przepaści i błota, tak? Ale on uratował nas, tak? Z tych różnych przekleństw i ugruntował nas na skałę. Ugruntował nas na skałę. My wiemy, że skała naszego się Jezus Chrystus. Skała naszego się Jezus Chrystus. Ugruntował nas na skałę. I ugruntował nas nasze kroki, znaczy Bóg. Ugruntował nasze kroki. Wie, gdzie płodzi swoje, tak? My mamy tego noga stabilny. Nasze kroki są potwierdzone przez Bożą moc. Nasze kroki są potwierdzone przez Pismo Święte. Nasze kroki są potwierdzone przez Ducha Świętego. Nasze kroki są potwierdzone przez Pismo Święte. I tak powinna być nasza pozycja w Chrystusie. Ktoś będzie może być wysoko tego? Ojej, kiedy ja będę tak dążyć, tak żyć w taki sposób? Możliwy. To jest możliwe. Wystarczy chcesz. I Bóg wyposaży nas, możemy tak żyć. Psalm 40. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje. Umocnił kroki moje. Ugruntował nas. Nie tylko się wyrwał, ale ugruntował nas na skałę. Jezus Chrystus nasza skała, nie? Jezus Chrystus naszym standardem, naszym Bogiem, naszym odkupicielem, naszym skarbem. Trzymajmy się z Chrystusem. Nie trzymamy się z Chrystusem, będą problemy. Następna sprawa, którą musimy zrozumieć, że chodzi o pozycję naszą w Chrystusie. I znajdujemy w Kolosach, w pierwszym rozdziale, wersety 14, który Jakub pomalu tam znajduje. I to potwierdzi, przebaczył naszym grzechem. Cała Ewangelia mówi o tym, ale Kolosan, w pierwszym rozdziale, wersety 14, kiedy gotowy to może czytać, poświęcony tam jest wyraźnie, że przebaczył nasze grzechy. Proszę. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Tak, mamy odkupienie. Jesteśmy wykupieni. Teraz jesteśmy własnością Bożą. Bożą własnością. Jeżeli my rozumiemy tego w duchu, ty myślisz, że tak sobie szatan będzie na podejście do ciebie? No, kochani, musimy zrozumieć, kim jest szatan blisko Jezus Chrystus. Rozumiemy? Kim jest? Przecież został pokonany na krzyżu. Raz na zawsze. Pan Jezus Chrystus nas wykupił od przekleństwa grzechów. I przebaczył nas. A teraz spokojnie możemy powiedzieć, Panie, dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy. Dziękujemy, że żadne potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, kto wie, żadne potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Ale musimy znajdować się w Chrystusie. Nasza pozycja w Chrystusie. Nie znajduj pomału, nie długo będziesz czytał. Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 5. I tu z tym wersetem poświęca następna pozycja nasza, że możemy przyjąć i zrozumieć i żyć. Przyjąć, Pan Jezus Chrystus przyjął, które słowa? Przyjął nas, przyjmował nas, najlepszy, który za nas, jako dzieci. To ma znaczy przyjął nas jako synów. Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 5, proszę. Przyjął nas jako synów. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Tak. Tematy, płacę wszyscy tych rozdziałów. W imieniu Jezusa Chrystusa, cały kontekst czytać. I teraz tak, to jest pięknie. Teraz możemy spokojnie czekać Pana Boga, nasza pozycja w Chrystusie. Kiedyś byłem zbąkany owieczka albo koza, tak? Bo służyłem grzechowo. I kiedy przychodziłem do Jezusa Chrystusa, teraz nie jestem kim Beliak. Teraz Bóg nazywa nas dziećmi Bożymi. Nie tylko stworzenia,
ale dziećmi jesteśmy, dziećmi Bożymi. Bo Bóg dał nam tego prawa. Chwała Jemu. Poprzez Jezus Chrystus. To kiedy szatan będzie przychodzi, aby skarżać, wytykać, dotykać. Od razu weź słowo. Widzisz, jak to jest piękny poznać Pismo Święte? Bo kiedy Pismo jest w naszym wewnętrznym człowieka, my jesteśmy siłą. Bo Boże Słowo w nas. Kiedy przychodzi tylko w ataki, precz dziadry, słuchaj. Na żadne potępienie nie ma. Ja jestem teraz dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. Hallelujah. Amen. Dziecko Boże jestem. I takie zwyciężymy nieprzyjaciela każdego dnia. Jak po malenki nawet znajduj pierwszym Koryntia. Pierwszym Koryntia i jeszcze raz mówię, praca domowa, wszystko rozdział. Pierwszy Koryntia, trzeci rozdział, 16. I tu poświeci, następna nasza pozycja. Uczynił nas świątynią Ducha Świętego. Pierwszy Koryntia, tak? 16. Popatrz, jak piękny werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I to jest piękne. Czy nie wiecie? Teraz tak, kim jesteśmy teraz? Dodatkowa sprawa, nasza pozycja. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, sąd materiał, który daje, że jesteśmy eklezją, ponieważ mamy Ducha Świętego. I o to chodzi, jesteśmy eklezją. Co to ma znaczyć eklezja z greckiego? Kościół. To jest kościół, co to jest kościół, jeżeli ciało Chrystusa? A jeśli ciało Chrystusa, Pan Jezus Chrystus jest głową. Hallelujah! No to mamy tylko zwycięstwo. Ale musimy wejść do tego sprawa duchowa. Nie tylko litera, bo litera, ona zabija. Tak jest napisane w Koryncie. Sam litera, ona nie zmoże. Ale kiedy ja zrozumiem w duchu i przez wiarę przyjmuję i będę działał z Bożym Słowem, to Słowo Boże teraz jest miecz. Jest młotek, który zniósł skałę. Jest światłość do nasza noga. Jest nasze Boga, nasz chleb. Jest wszystko, czego potrzebujemy. Widzisz, ludzie chcą często być wolni, wolni. Chcą być wolni, ale nie chcą wejść do Bożego prowadzenia poprzez Bożego Słowa, poprzez Boże Słowo. 2 Koryntian 5, 20. Poświęć następne sprawy, że Bóg nas ustanowił, nie? Nas embasadorami Chrystusa. Bóg dał tego prawo do nas, ustanowił nas embasadorami. Tym, który reprezentuje Boga na ziemi. Nie jesteśmy Boga, nie bez kredy, ale jesteśmy embasadorami. Tym, który reprezentuje nasza pozycja w Chrystusie. Jestem tym, który Bóg powołał na maszczo wyposażał, abyś mówić na jego imiona. Abyś wypędzać na demona, aby uzdrawiać na demona, abyś być używany w autorytecie ducha, bo tak Bóg dał nam na naszą pozycję. Czy tak jest, zobaczymy. 2 Koryntian 5, 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Widzisz, łatwy ten kontekst, to rzeczą cię do Boga, niesamowite. Nie? Bóg dał nam tego możliwości, tego prawa, że my na Jego imiona będziemy działać. I każdy raz, kiedy Pismo Święte mówi w moje imiona, w moim imię, to ma znaczyć przede wszystkim relacja z Bogiem, relacja z Chrystusem. Mam relację z Chrystusem, mam autorytet. Nie mam relacji z Chrystusem, nie mam autorytet. To uchodzi moja pozycja w Chrystusie. Kim jestem w Chrystusie? 1 Piotr 2, 9. Jest nawet was dużo, ale czytam. Tu po 4 wersety 1 z Piotra. 2 rozdział, werset 9. 1 Piotr 9, 9. Ja zapisałem sobie takiego, że nie, jesteśmy narodem wybranym. Narodem świętym. Ludem nabitym tam zapisany, prawda? Widzisz, Bóg nas powołał do tego wolności. Należymy Boga. 1 Piotr 2, 9. Pierwszy Piotr 2,9, to jest piękny, narody wybrane. To ja i ty jesteśmy Bożym narodem teraz. Jesteśmy tak królestwo kapłaństwem. Królestwo kapłaństwem Bożym. To jest niesamowite, Boże Królestwo, to jest rok tematu, ja chcę skończyć już. O. W Boże Królestwo, moja pozycja w Chrystusie. To Bóg porusza się, jest Boża obecność, jest Boża autorytet. Bóg będzie nas używał. Bóg będzie nasz chronił. Zobaczcie, mamy wszystko, czego potrzebujemy, kiedy znajdujemy w Bożym Królestwie. Ma znaczenie.
Znajdujemy się tak, że my jesteśmy w Nim. My jesteśmy w Bożym Królestwie. I to jest piękne, kiedy my tego zrozumiemy w duchu. Dopóki człowiek tego nie rozumie, będzie toczył się. Toczył się. Babel jako wierzącego człowieka, ale nie będzie, jak powinien, znajdować się. To jest indywidualne. My mamy obowiązku mówić, nauczać. Nauczać, jako pastora, jako nauczyciela, mam prawo tego mówić. Podoba się, komu podoba się. Ale druga część jest, albo żyjemy, albo nie żyjemy. Zbawienia, autorytetu w duchu, trwania w Chrystusie, te wszystkie mowa, jest indywidualne. My, Boże, zgromadzamy się, bo to jest biblijne i trwamy, jest pośmiosze, złamane chleba, modlitwa, świadectwa, zgłoszenie Ewangelii, ale dalsze ciągle to wszystko chodzi o indywidualności, sensie tak, sprawa duchowa. Jeśli ja tego kaczę, to będę pionowa, moja życie pija nowa, no to ja będę miał problem. To z tego powodu każdy z nas musimy wejść, indywidualnie, każdego nas musimy wejść z tego sfery duchowa, z tego autorytetu. I niedługo by skończyć, w tym wszystkim nasza pozycja w Chrystusie, jesteśmy, musimy tego przyjąć, jesteśmy ważnością Bożą, ważnością. To ma znaczy, należymy do Boga. Należymy do Boga, bo my z Nim jest napisane, że biada. Biada ty, który spróbują dotknąć źrenica mojego ojca. Tak jest napisane w Starym Testamencie. No bo to samo. Biada. Dlaczego biada? Widzisz, bo Bóg chroni. To nie tak łatwy cieleśnego człowieka, albo nieprzyjaciela przez człowieka, który ma jego, będzie tak sobie nas dotknąć. Dlaczego ludzie są w Chrystusie i często mają na poważny problem? Ponieważ nie rozumieją sprawa duchowa do końca. Musimy wejść, nurkować w głęboką wodzie. Dać Duch Święty nas prowadzić, aby nasze przyszłości były mniej. Musimy zrozumieć dalsze ciągu, że Jezus, Pan Jezus, dzielił się z nami autorytetem, który otrzymał od Ojca. Pan Jezus Chrystus otrzymał wszelka autorytet, wszelka władza, wszelka moc. On ma, Pan Jezus. Raz Pan Jezus, mając tego wszelka władzę i moc autorytetu, On podzielił się z nami. On podzielił się z nami. My, Kościół, mamy tego autorytetu. Ludzie, którzy żyją tego słowa, oni boksują nieprzyjaciela. A ani jeżeli nieprzyjaciół boksował ich. Bo to jest nasza postawa w Chrystusie. Musimy tego zrozumieć. Musimy tego wiedzieć. A kiedy uwierzymy, nie? Uwierzyliśmy w Niego, otrzymamy także tej samej autorytetu. Oto właśnie na całość życia duchowego związane z tym. Zmiana Pana. Kiedyś był pewien Pan, prawda? Grzechu, szatan i tak dalej. Dzisiaj nie. Dzisiaj przebaczenie, uwolnienie, namaszczenie, autorytecie. Nasz Pan jest Pan Jezus Chrystus. On jest naszym standardem. I ten sam autorytet, który ma, On dał Kościołowi. W Chrystusie. Będąc w Chrystusie, naszego Pana, ten, który umarł i jest zmartwychwstał tego dnia, ten, który zbawił nas, ten, który mamy doświadczenie z Nim, On, tak, dał nam autorytecie dosłownie literalnie w duchu, aby przedeptać węża i skorpiona. Przecież różne są fragmenty o tym napisane. Aby przedeptać, nie tylko taki sobie. Co to zrozumiałem, przedeptać? Czasami kaznodzieje w Brazylii, to one są tak gorące, lakłane, one mówią, przedeptać! Bracie, słuchajcie! Przedeptać! W duchu musimy tego zrozumieć. Przedeptać skorpiony węża, rozumiecie? Przedeptać! To ma znaczy, nie odczekać od nieprzyjaciela. Przecież on jest pokonany. On jest pokonany. Przedeptać. Czy tak jest napisane? I możemy przedeptać wszelką siłą nieprzyjacielską. To teraz Łukasza 10:19. Co teraz napisane? Słucham. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Pięknie. Nie mówisz żadnego powodu, ty nie boisz się. Mando, przedeptać, krzyczeć i radować się z Panem. Bo jest napisane bez proszwety. Kto ma rację? Czy leśnego człowieka? Szatan?
czy Bóg? Bóg ma rację, Bóg mówi słowo, dam wam. Dam wam. To ty masz. Ty masz. Ty na to lecie. Dlaczego Pan Jezus Chrystus powiedział, że wy, kiedy ja pójdę, nie występuję, wy będziecie czynić większe rzeczy, niż ja uczyniłem. Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest w nas. Musimy tego przyjąć. Przygotuj się, Jakub. Trzeci rozdział Marka, proszę cię. Trzeci rozdział Marka i będzie potwierdzał, mówię tutaj, wersety 14-15. Będzie potwierdzał, że w Chrystusie raz kolejny mamy też również moc. Mamy te posiadanie, autorytet do wypędzenia demonów. Są ludzie, którzy boją się. Niestety są, niestety, czy wiesz, do nich Bóg im tam działa na ich serce, to nie chodzi o skażenie, chodzi tylko o fakty. Nie znam pastorów, którzy boją się tematy demony. Nie biorą pod uwagę całego Pismo Święte, nie wypędzają demonów, bo boją się. Nie będzie mówił imion przed nigdy, ale była taka sytuacja, że byliśmy na małżeństwo i niestety pił manifestację. To zbliżamy się do pewnego człowieka i on jest duży, on jest większy niż ja, ten człowiek pił, jest. I się pewnie pastor zbliżył, włamał, chodź, proszę modlę się tego człowieka. I kiedy on położył ręce w piersi tego człowieka, by modlił się, ten ktoś przez tego ducha, a on uciekał. Ten ktoś uciekał. On wystraszył się. Słuchajcie, nie musimy bać się żadnej siły niechrześcijańskiej. Jeżeli już masz się bać się Boga, to jest inna wymiana barbany. Strach to strach, bać się Pana Boga. Mamy tego autorytet w Chrystusie, aby zwypędzać demonów. Marka 3:14-15. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Widzisz, nie mieli moc, otrzymaliśmy. To inny fragment są napisane. To nie są bajka. To inaczej, aby skończyć. Czy tylko pastor ma autorytet, aby wypędzać demonów? Był dziwny był. I nie dał rady, pastor ginął. Słuchajcie, jak to każdy temat, są szóstwa, to są nie sprawa. Ale jeszcze człowiek przyjmował Jezusa, żył w świecie duchów, nie żył w grzechu, ten człowiek ma autorytet, nie ważne, czy mała dziewczynka, czy chłopak, zrozumiałem oczywiście, czy podeszł w jego człowiek. Obrazy nie znam, nie wiem, czy on już żyje, czy nie, bo dawno nie miałem kontaktu z nimi. Ale w moje czasy, bo to jest 14 lat temu, znała kobieta, która miała tamten czas 86 lat. Może już nie żyje, tylko Bóg wie. 86 lat. Ledwo chodziła z powodu starości swojej. Ale taka autorytet, którą miała, bo ona zrozumiała wiele razy starszego zboru w chwale siostra Maria, poprosiła Maria, aby zwypiąć demon. A raz ja będę modlić, nie zeszcie się lepiej, to był dziwny dla mnie. Ja bym zapytał tego starszego zboru, czemu ty wołasz jej? Czemu ty nie wybierzesz demonów? Musiałem tego zapytać, bo to by budowało na wewnętrznie. Każdy wierzącego człowieka ma ten autorytet. Mamy autorytet w imieniu Jezusa, amen? Pozycja nasza w Chrystusie, amen? Nie chodzi o pychać na zdjęcie, nie chodzi o nasza pozycja w duchu. My jesteśmy jednym z Bogiem. I Mateusz 10:1, Mariaku. Ostatni werset Mateusza 10:1 potwierdza, że w Chrystusie mamy również autorytet, moc, aby uzdrawiać wszelkiego rozdziału choroby. Popatrz, ktoś może być sucho tego nagrania, będzie mówił, co on mówi? Każdy człowiek, który przychodzi do Jezusa Chrystusa i żyje Bóg dzisiaj w duchu i w prawdzie, ma moc w imieniu Jezus, aby uzdrawiać wszelkiego odmiana choroba. W sensie tak, Bóg w nim uzdrawia chorego. Nie tylko pastora, nie tylko misjonarza, nie tylko starszego zboru, nie tylko biskupa, nie tylko tamta siostra, która modli się Bożcie. Ale każdy wierzącego człowiek, który ma swoją pozycję w Chrystusie. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Halleluja! Uwielbiam! To jest moim królem. Mateusza
10:1, kiedy Bóg powołał apostołów. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Wiedzieć, poświęcenie raz kolejny. Wystarczy, że jesteśmy święci. I cało teraz Mateusza czytać. I będzie lepiej rozumieć dla siebie, albo Róża Oświąty. To chcemy, aby skończyć mówiąc, gdy wejdziemy w naszą pozycję w Chrystusie, kiedy ja znajduję się w mojej pozycji w Chrystusie, to my mamy, otrzymamy od Niego władzę, otrzymamy od Niego autorytet. Przecież jesteśmy jeden z Nim. I to jest, bo szybko tego zrozumie naszą pozycję w Chrystusie. Jesteśmy gotowi teraz, aby coraz lepiej nasza relacja z Nim była lepiej. Jesteśmy gotowi, aby nasza relacja z Nim wzrastała co dzień. I tak ma być. I kiedy my mamy relację z Chrystusem, kiedy my mamy relację z Bogiem, wzrasta świętość, wzrasta bogobojność, wzrasta wiara, wzrasta namaszczenie. Przychodzi w język dar Ducha Świętego. Bo Bóg nie będzie dał ducha, dar Ducha Świętego dla tych, którzy nie wierzą, dla tych, którzy są brudni, dla tych, którzy po prostu żyją w kompromisie. Ale Bóg będzie dał więcej darów, namaszczeń i autorytet, kiedy coraz więcej jest relacji. Nasz Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem, nie? Rodzina. On jest nasz ojciec. On nas kocha, on nas wychowuje jako dzieci. To Bóg, kochająca rodzina, chce nas prowadzić. Bóg jest Bogiem, który ma relację z ludźmi, chce mieć relację z ludźmi. Bogiem ojcem, kochający swoje rodziny. I oto właśnie nasza relacja z Chrystusem. Przygotuje nas, aby przyjąć tego autorytetu, który powinniśmy mieć. To jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Pamiętam o tym krótkie słowo, może nie krótkie, ale krótkie. Wam podawałem jeszcze całe Pismo Święte. Taka powinna wyglądać nasza postawa. Czy możliwe? Jest możliwe. Jest możliwe. Jeśli będziemy chcieli, jeśli będziemy zapłacić cenę, którą powinniśmy zapłacić. Jaka cena? Boże, modlitwa, czytania, spędzenia czasu z Bogiem, opus praca, rodzina, dom Boży i tak dalej. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławmy Was i niech tego słowa dotyka Waszego serca. Inaczej ja osobiście nie chcę żyć, inaczej ja nie znam chrześcijaństwo prawdziwe. Inaczej brałem pod uwagę tych wersetów, troszkę tych słów, ponieważ Pismo Święte, Boże Słowo, to nie jest bajka. Dla mnie to nie jest bajka. Pismo Święte jest Boże Słowo, Bóg mówi i tak ma być. To niech Was Bóg błogosławi w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.